Co to takiego? Misz? Mocno! Do góry nogami, do góry! A teraz? Teraz prezenty od nas. Jeszcze prezenty. Coś, co się nigdy nie popsuje i nigdy nie straci na wartości. Proszę bardzo. No cóż, nie tak jak jakaś zabawka. Mamo. Pieniądze! To nie są zwykłe pieniążki. Niezwykłe pieniążki, to są złote dolary. Tomek, Tomek, zabierz im, to przecież widać, że one nie mają pojęcia, jaką to ma wartość. Dajcie, zaraz wam oddam. No cóż, nie ma się co dziwić. I te zatyczki będzie o to. Dziękujemy, babciu. Mogłaś sobie darować wytykanie braku pieniędzy rodzinie Basi. Synku, kiedy ty w końcu zrozumiesz, że to nie chodzi o pieniądze, tylko o mentalność? Chłop zawsze będzie myślał o tym, jak przetrwać. Nie potrafi planować przyszłości. Wie pani, co mówiła prababcia Uli i Julii, Bronia, zresztą pierwsza w naszej rodzinie, która potrafiła czytać? Mhm. Świnia zostanie świnią, nawet gdyby na sobie złote siodło miała. Przepraszam. No właśnie o tym mówiłam. Mamo, chamstwo.